Jo, dzisiaj od rana miałem trochę roboty. Jak wstałem, to po śniadaniu musiałem odkurzyć calusieńki dom. Później zrobiłem trening na dworze. Wykąpałem się w basenie. Pojechałem do ciotki Beaty, bo zrobiła ciasto. A na sam koniec nawet nie wiem, jak to się stało, że znalazłem się w Serce Pizza razem z Hubertem Lottą, moim kolegą, który prywatnie jest autorem książki Pierwsze Kroki MMA, którą swoją drogą powinniście kupić, nawet jeśli nie jesteście sportowcami, bo dowiecie się troszeczkę o anatomii człowieka i o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. Jednak cały czas chodził mi po głowie jeden album. Mianowicie nowy album Hadesa, który zeszłoroczny, który już niebawem ukaże się na winylu nakładem Asphalt Records. Jeszcze go nie dostałem, także musiałem sobie sprawdzić poprzedniego Hadesa. Jakoś tak Hades dzisiaj przyszedł mi do głowy. No i sprawdziłem winylowe wydanie Nowe Dobro to Zło. Album z 2011 roku, aczkolwiek winyl ukazał się dopiero chyba w 2013 albo w 2014 roku, chwileczkę później, nakładem Prosto. Później Hades nagrał płytę z Ostrym, która była bardzo dobra, ale mogłoby tam nie być Ostrego. To byłaby jeszcze lepsza, moim zdaniem. I jeszcze solowy album pod tytułem Światło ostatnio też gdzieś się u mnie kręcił, jest bardzo dobry, aczkolwiek uważam, że jest to najlepszy popis Hadesa. Winyl, tak samo jak i kompakt, wydany nakładem Prosto. Kompakt wyszedł jeszcze w limitowanej edycji 1000 sztuk Deluxe z dodatkowym dyskiem, który zawiera materiał RH-. Myślę, że jeszcze można go gdzieś na Allegro dostać i warto sobie coś takiego sprawić. Odpaliłem ten album na nowym gramofonie i wkładce Talisman V2 Gold i muszę przyznać, że bomba! Po prostu brzmi świetnie. Czuję się, jakbym słuchał jakiejś nowojorskiej płyty ze złotego okresu dla rapu. Myślę, że naprawdę byłby to super materiał eksportowy, gdyby był po angielsku, ale na całe szczęście jest po polsku. Na pewno jeszcze dzisiaj zostanie ten album ze mną i myślę, że jutro też. Hades, no, wróciłem do tego albumu po prawie 10 latach i jest jeszcze lepszy niż był wcześniej, także czekam na kolejne wydawnictwa. Mam nadzieję, że troszeczkę wrócisz do stylu z tego albumu i czekam oczywiście na nowy album w wersji winylowej. Hades znany oczywiście z Hi-Fi Bandy, ale gdzieś tam z Dioxem się później rozdzielili i zaczęli robić rzeczy solowe, chociaż jeszcze miał Hades płytę z Sokołem, ale to myślę taki jakiś eksperyment muzyczny bardziej. Zawsze byłem większym fanem Dioxa, a dzisiaj z powrotem, bo oczywiście zajarałem się tym albumem, jak wychodził, ale wróciłem do Hadesa. Uważam jednak, że Hades jest jednym z najlepszych polskich raperów. Ta płyta jest bardzo niedoceniona u mnie w domu, mimo że i tak wcześniej uznałem ją za wyśmienitą, teraz stwierdziłem, że jest jeszcze o niebo lepsza. W ogóle powinno wyjść jakieś jeszcze winylowe wznowienie, może na dziesięciolecie czy coś, bo wiem, że wiele osób szuka tego winyla. Swoją drogą z Łukaszem Hadesem gdzieś tam kiedyś się spotkałem na koncercie chyba poznańskim trasy Sokoła, Czysta Brudna Prawda. Grał tam swoje kawałki i gdzieś tam się przecięliśmy na backstage'u poznańskiego Eskulapu. Wydał się bardzo fajnym chłopakiem, także to jeszcze gdzieś tam też zawsze plusuje w odbiorze muzyki danych wykonawców. A ta płyta tak mnie dzisiaj nastawiła, że już nawet wiem, co sobie jeszcze dokoptuję do tego całego zestawu. Tak, czyli do jeszcze dzisiejszych odsłuchów Hadesa dorzucę sobie Gangstara i myślę, że na jutrzejszy dzień to będzie moja playlista. Gangstar i Hades. A, ale jeszcze zostało kilka płyt nieodsłuchanych z zeszłego tygodnia, bo więcej płyt przynoszę do domu niż jestem w stanie odsłuchać. Także tutaj taka mała, skromna dostawa, która jeszcze nie została w pełni przesłuchana. Soundtrack z serialu Wataha na wyprzedaży na stronie Kajaks Records 25 zł. Wyprzedane już siódemka od Truchu Ostrzygi. Bardzo ciekawa sprawa, ale jeden kawałek, także przesłuchałem i wrzucam na półkę, kolekcjonersko warto mieć. Pełny album oczywiście też mam, w wersji czarnej, bo na żółty się nie załapałem i oczywiście poszukuję materiału na kompakcie, a ktoś by chciał się pozbyć, chętnie odkupię. Demówki Backtrack to też rzecz z tego tygodnia, która jeszcze nie była odsłuchana. Kolejne wydanie pierwszej płyty Integrity do kolekcji, nie przesłuchałem jeszcze, jak to tłoczenie brzmi. Trochę nie mam na to ochoty, bo bardzo dużo słuchałem ostatnio Integrity, a tego pierwszego materiału to już w ogóle dużo słuchałem i myślę, że zanim go odsłucham, to będzie musiał sobie troszeczkę poczekać. Vaya con Dios na winylu złapana. To tłoczenie, tak jak Music on Vinyl, przyzwyczaił nas do tego, że zawsze brzmi wyśmienicie. Tutaj jednak mogłoby być trochę lepiej. Sprawdzę jeszcze jakieś inne press tego albumu. Może brzmi lepiej, bo wersja kompaktowa brzmi naprawdę świetnie. Moja ukochana Sabrina Salerno z albumem Super Sabrina. Piękna sprawa. Mexico to jest chyba mój ulubiony kawałek z tej płyty. W ogóle jestem fanem Sabriny do tego stopnia, że mam ją przecież wytatuowaną na stopie.
i uzupełnienia winylowe grupy All Out War, których widziałem kiedyś swego czasu w Poznaniu na koncercie, ale byłem takim gówniarzem, że wtedy mnie nie urzekli. Może byli mało przebojowi. Później muzycznie się w nich zakochałem, chociaż płyty bywały różne. Na dzień dzisiejszy stwierdzam, że późniejsze albumy są lepsze od wcześniejszych, a jakiś czas temu, ze 2-3, może 4 lata temu widziałem ich w Warszawie na koncercie i są już niestety takimi emerytami, że nie powinni grać koncertów, ale powinni wydawać płyty, bo ich ostatni album jest chyba ich najlepszym albumem. Także to jest dostawa z tego tygodnia, która jeszcze nie została przesłuchana. A na dzisiaj i jutro Hades i Gangstar. Yo!